wszyscy sobie dają rady na wózkach. Parę słów trenera kadry. Jak sobie radzą? No perfekcyjnie. Jeśli chodzi o naszą taką czołówkę krajową, to praktycznie wszyscy zawodnicy grają w ligach zagranicznych. A na pan nazwisko Balcerowski? Oczywiście. Bo jego chłopak gra też kosza, ale... Marcin, Oleg, na Gran Canaria. A tutaj trzymają największe problemy na wózkach chłopcy. Z tymi zakrętami, wrzuceniem. Zjazdą przede wszystkim. Jak tutaj... Najlepszy rekord 16-21. Drugi wynik, jednak cię pobili. Ma 21. Ale i tak dobry, nie? Drugi. A zobaczymy, czy młodsi łatwiej trafiają. Jaki tu był rekord? Nie wiem. Jak idzie na kostkę? Jak idą zawody? Super. Które najtrudniejsze na razie? Pozłowanie. Pozłowanie, rzucanie piłeczką. Albo jazda na wózku. A, to nie było trudne. Pasuje, nie? Takie wsady. No. Skąd przyjechałeś? Z Katowic. Pierwszy raz? Pierwszy, tak. Na Kacper się A z kim przyjechałeś z Katowic? Z Katowic. Z Pawłem Chris. A dlaczego nie? A trener Będkowski jest? Nie ma. To pozdrów go, bo ja nakry... Tu teraz go pozdrów. Pozdrawiam trenera Będkowskiego. Jak ci idzie? Dobrze. Dobrze. Na listacie miałem 95. Zmianie pochodu 44. Zrób jeszcze wsada. Jakie szanse na wygrania tego turnieju? Trochę marne. Czemu marne? Straciłem punkty. Nie, na jakiej stacji? Znaczy, zbija pochodki. Ale nadrobisz to w innych stacjach. Co się podoba tutaj na tych stacjach? Dobrze. No pokryć trochę na piłce, bo widzę, że potrafisz. Super. A skąd przyjechałeś? Z Warszawy. To, a jaka drużyna? Legia. Legia. To pokaż tak. Będzie wygrana? Raczej tak. Wszystkie stacje perfekt? Perfekcyjny Olo. Co najgorzej było?
Kubota miał 16. A jak przerwiesz kozioł? Nie liczy się. A po spodynkach poznać, że jesteście z jednego klubu. Jaki to klub? Basket co? Basket. A z Grudziądza jesteście? Pyrlandia. Pyry, ziemniaki, Wielkopolska, nie? Nie, Kujawsko-Pomorskie. A, Kujawsko-Pomorskie. Jak wam idzie? Pierwszy raz? Myślałem, że Grudzień Wielkopolska, no bo nie znam właśnie tego ośrodka z koszykówki.